Wiedziałeś już wcześniej, że do tej kadry na Mistrzostwa Europy się nie załapiesz, czy to też było po igrzyskach po prostu ogłaszane również zawodnikom? Po igrzyskach zostało jakby powiedziane, kto jedzie. Nie było już jakby, ja nie dostałem żadnego telefonu pod względem takim, że nie jadę, tylko po prostu ci, co mają jechać, to wiedzieli o tym, dostali informację, to pewnie chodzi o Damiana, o Norberta i o Tomka, oni pewnie dostali informację telefonicznie, a reszta chłopaków no to pewnie już w Tokio jakby ustaliła to wszystko z trenerami. Oni już to wiedzieli wcześniej. Natomiast no jakby zgadza się, no każdy z nas, tych co pukają do reprezentacji, chciałby tam być i chciałby zagrać jeszcze tym bardziej przed własną publicznością, jeszcze w Krakowie to już w ogóle zagrać tam i jakby pokazać, że też mamy umiejętności, ale jakby ja rozumiem jakby sytuację i to, że każdy chce się po takim turnieju odbudować i każdy chce pokazać, że jesteśmy naprawdę mocni, a to, że jesteśmy mocni, chyba nikt nie wątpi, każdy to wie i to, że przegraliśmy ten mecz z Francją, nie może nam tego jakby zamazać. Dzień dobry. Volley Time, Piotr Siekierski. Moim dzisiejszym gościem jest nowy kapitan Stalinysa, pan Marcin Komenda. Dzień dobry. Witam serdecznie. Bardzo mi miło. Cześć. Cześć Marcin. Powiedz mi, jak życie ci płynie w ostatnich miesiącach? Bardzo dobrze mi płynie. Rodzina zdrowa jest, córeczka rośnie, żona też chyba się dobrze czuje w roli mamy, ja się czuję dobrze w roli taty. Sportowo, no to raz lepiej, raz gorzej, troszkę tutaj faluje to wszystko, ale myślę, że w najbliższym czasie to wszystko bardziej będzie takie wykrystalizowane i bardziej takie stabilne, więc do tego na pewno dążę i mam nadzieję, że tak będzie. Mhm. Łatwiej jest sprzedać blok Mariuszowi Wlazłemu, czy uśpić córkę bez krzyku? Nie wiem, czy jest realne uśpić córkę bez krzyku, więc nie wiem, czy da się to zrobić. No chyba łatwiej blok mimo wszystko. Okej. Okay. Marcin, chciałem cię dopytać, czy miałeś okazję oglądać Igrzyska Olimpijskie? Chodzi mi o siatkówkę oczywiście. Oczywiście. Jak oceniłbyś grę reprezentacji Polski? Od początku moim zdaniem nie wszystko chyba wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Oczywiście też grupa, jakby samo starcia grupowe nie były kluczowe, tylko kluczowy był ćwierćfinał. Zresztą od początku było to mówione przez chyba wszystkich. Także na pewno wszyscy dążyli, żeby ta forma była w ćwierćfinale najlepsza, ale myślę, że w grupie nie wszystko wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Ten pierwszy mecz z Iranem pokazał, że coś jest nie tak. Oczywiście to był mecz otwarcia i mecz otwarcie zawsze rządzi się swoimi prawami, ale jakby porażka z Iranem no, nie napawała jakimś wielkim optymizmem. Potem na szczęście udało nam się wszystkie spotkania wygrać do samego końca, więc do samego końca grupy, więc tutaj jakby wszystko się powoli stabilizowało i tam generalnie to wyglądało dobrze, może poza tym jednym setem z Wenezuelą, gdzie no, który nie powinien się zdarzyć, choć tak jak już wiele razy zostało wspomniane, że dla Polaków mecz z Wenezuelą nie jest takim samym meczem jak nie, dla Wenezueli z Polakami, tak? I oni grają na 200%, a my próbujemy grać na ile tylko możemy, tak? Nie ma co ukrywać, że jest to trochę zespół z innego poziomu, tak? Tak. Myślę, że to nie będzie nic obraźliwego ani dla Wenezuelczyków, bo myślę, że oni sobie sami zdają sprawę z tego, w jakim miejscu siatkarsko są. Niemniej jednak no, set przegrany do 18 faktycznie do optymizmu nie napawał. Dokładnie. No i potem nadszedł ten nieszczęśliwy ćwierćfinał, który kolejny raz niestety przegrywamy. No nie wiem, czy to jest klątwa, nie wiem jak to nazwać, bo jednak który? Piąty raz z rzędu, tak? Piąty raz z rzędu odpadamy w ćwierćfinale, więc no jest to bardzo przykre, tym bardziej, że w tym roku uważam, że mieliśmy ogromną szansę na sukces na tych igrzyskach. No nie wiem jak to opisać tak naprawdę. No a koniec końców Francuzi zostali mistrzem olimpijskim, więc jakby trzeba im też oddać szacunek i przyznać, że byli w dobrej dyspozycji w trakcie już tej fazy pucharowej igrzysk. Ale z drugiej strony na pewno my oczekiwaliśmy więcej. Zawodnicy, trenerzy oczekiwali więcej, więc na pewno bardzo szkoda tego meczu. Co tam zawiodło, ciężko powiedzieć. No, ciężko powiedzieć z tego względu, że
tak naprawdę myślę, że wszystkiego po trochu, tak? Tak, żeby powiedzieć, że coś jedno zawiodło, no nie wiem, czy tak można by było to opisać. Wydaje mi się, że po prostu wszystkiego po trochu. Francuzi też zaczęli grać od wejścia Blizzarda no, fenomenalnie i ciężko było tutaj stawić im czoła, więc czasem tak jest, że można grać dobrze, solidnie, a przeciwnik gra fenomenalnie i nie ma na nich siły. No szkoda też tego, że prowadziliśmy 2-1, 7 chyba 4 albo 7-3 w czwartym secie. I tego nie dowieśliśmy, to na pewno boli, bo jeśli to by było tak, że od początku Francuzi tego czwartego seta prowadzą i nie możemy ich dojść, też inaczej, a tutaj mieliśmy wszystko w swoich rękach, więc na pewno bardzo szkoda tego meczu, no ale też trzeba sobie szczerze powiedzieć, że nie trafiliśmy na słaby zespół w tym świecie, ale tylko na zespół, który koniec końców wygrał złoto olimpijskie. Tak, Francuzi z meczu na mecz, można powiedzieć, się rozkręcali w fazie pucharowej, rozegrali fenomenalne spotkania. Myślę, że po części odpowiedziałeś już na moje kolejne pytanie, ponieważ ono miało paść w takiej formie, czy twoim zdaniem brakło jakiegoś konkretnego elementu, który zaważył o tej porażce, ale no, tak jak wspomniałeś, już brakło wszystkiego po trochu. Czy zgodził? Miałem przyjemność przeprowadzić taką analizę tej porażki w Tokio z Oskarem Kaczmarczykiem i tak skupiliśmy się na kilku punktach. Jednym z nich była zbyt wczesna selekcja zawodników. Czy twoim zdaniem miało to wpływ na końcowy rezultat? Ja wiem, że ty jesteś bezpośrednio zaangażowany, ale tak chłodnym okiem, gdybyś... Znaczy tak, jak ja na to patrzyłem, jakby będąc wewnątrz tej kadry, uważam, że to było dobre posunięcie z tego względu, że zawodnicy też już wiedzieli w pewnym momencie, czy jadą, czy nie. Mogli się już w spokoju jakby nastrajać na ten turniej. Mogli też potem już po turnieju w Rimini spokojnie się też dwa, trzy tygodnie przygotowywać jakby we własnym gronie w tych 14. No potem jeszcze tam Tomek Fornal i Norbert Huber wrócili do Polski, ale jakby pewnie to było już wcześniej klarowne. Także wydaje mi się, że pod tym względem dobrze, no bo oczywiście jakby się kontuzja zdarzyła, to wtedy mamy problem, ale nie było kontuzji, więc chłopaki się zgrywali, pracowali, więc wydaje mi się, że to nie była przyczyna jakby. Nie przeszkodziło to w przygotowaniach, a nawet mi się wydaje, że dzięki temu chłopaki mogli mieć większą pewność siebie. A czy nie przestrzeliliśmy z formą? No ten ćwierćfinał pokazał, że no, chyba nie byliśmy do końca w najlepszej dyspozycji, ale z drugiej strony no, też nie graliśmy fatalnie, tak? Graliśmy solidnie, wydaje mi się, i po prostu Francuzi wspięli się w czwartym i w piątym secie na niesamowity poziom i być może to trochę przesłania nasz obraz, bo może gdybyśmy wygrali z tą Francją nawet 3-2, to potem moglibyśmy zdobyć Mistrzostwo Olimpijskie i by w ogóle nie było tematu. Zwycięzców się nie sądzi, tak? Dokładnie, dokładnie. A to, czy się wcześniej męczyliśmy, czy nie, to by zostało jakby rzucone w niepamięć, więc wydaje mi się, że nie była to w 100% optymalna forma, ale też nie wydaje mi się, żeby to była jakaś zła forma. Po prostu graliśmy czasem super, czasem trochę gorzej, ale generalnie wydaje mi się, że byliśmy dobrze przygotowani. No tak, no trzeba przede wszystkim oddać Francuzom, że zagrali lepsze spotkanie niż my i byli o te kilka piłek lepsi. To pytam cię, czy gdybyś był trenerem i miałbyś okazję prowadzić zespół w takim spotkaniu ćwierćfinałowym, czy zmieniłbyś Fabiana Drzyzgę na Grześka Łomacza? Bo wiemy, w tym konkretnym meczu, tak? W konkretnym meczu ćwierćfinałowym. Tak, no bo wiemy, że Grzesiek w zasadzie przez całe igrzyska na boisku się no, nie pojawił i no, to jest fakt. Także chciałem cię dopytać, czy taka zmiana być może troszeczkę szalona, ale w przypadku Francuzów zdała rezultat, jak się okazało. Rosjanie też potrafili wprowadzić swojego drugiego rozgrywającego, który odmienił oblicze meczu, natomiast my nie zdecydowaliśmy się na taką decyzję, na taki ruch. Czy twoim zdaniem byłaby to słuszna decyzja, żeby coś takiego zrobić? Znaczy tak. Myślę, że trzeba zacząć od tego, że Francuzi zmienili, jak przegrywali. Tak. A my tak naprawdę większość tego spotkania wygrywaliśmy. Dopiero zaczęło się sypać w połowie czwartego seta i tego czasu na zmiany, szczególnie rozgrywającego, nie było tak dużo, bo jeśli byśmy przegrali na przykład pierwszego seta, wtedy też inaczej to wygląda, bo jeszcze tak naprawdę zostają co najmniej dwa sety. A jeśli w czwartym secie do połowy tego czwartego seta tak naprawdę wygrywamy i potem się zaczyna sypać, to no, tego czasu nie ma za dużo, bo zostaje tak naprawdę razem z tiebreakiem to jeden pełny set może.
Więc tutaj też jest taki temat, nad którym trzeba się pochylić. Bo jeżeli, uważam, że jeżeli byśmy od początku meczu mieli problemy, jasne, tylko że my wygrywaliśmy 2-1, tak? Wygrywaliśmy 2-1 i potem już w czwartym secie wydaje mi się, że ciężko też zmienić zawodnika, wpuścić nowego zawodnika na pozycję rozgrywającego, który tak naprawdę przesiedział czy przestał w kwadracie większość spotkania. Oczywiście, że teraz fajnie jest powiedzieć, że jakby się zmieniło, to może by było inaczej, ale wydaje mi się, że to nie jest do końca tak oczywiste i ten mecz był tak w takim tempie się toczył i tak to wszystko wyglądało, że tak naprawdę my przeważaliśmy, dopiero w połowie czwartego seta straciliśmy to wszystko i potem już moim zdaniem było za mało czasu na zmianę, więc no może na jakieś podwójne zmiany, ale to wcześniej, żeby też jakby łatwiej potem było wejść Grześkowi, ale ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że było za późno już na taką zmianę czysto 1-1. Rozumiem. Powiedz mi, czy Francuzi byli tego dnia do grania, czy twoim zdaniem, gdybyśmy zagrali lepiej, to oni by zagrali jeszcze lepiej? Oczywiście to są przypuszczenia tylko, ale co myślisz o tym? Wydaje mi się, że byli do grania, bo pokazywał to ten czwarty set. Było 7-4, tak? 7-3, 7-4. Tak, 3-3. I tam jak już jest te 3-4 punkty przewagi, to jeżeli my będziemy grali dobrze, jeżeli my będziemy trzymać swoją grę, to myślę, że przeciwnik tego nie dogoni. My tam chwilę stanęliśmy i przez to też Francuzi się nakręcili. W tiebreaku to, że oni byli w ogóle nie do ruszenia, więc jakby czysto tiebreak oceniam tak, że Francuzi zagrali fenomenalnie. Natomiast ten czwarty set uważam, że zaważył i my nie do końca zagraliśmy od pewnego momentu dobrze. Francuzi się wtedy nakręcili i przez to moim zdaniem wygrali. Rozumiem. Wraca jak bumerang temat Michała Kubiaka, naszego kapitana. Czy wydaje ci się, że Vital Heinen został niejako więźniem swoich słów, że oprócz Kubiaka nie ma nikt pewnego miejsca w kadrze na Tokio? Znaczy nie, teraz mi się wydaje, że nie, bo jednak widać, że Vital jakby bardzo mocno ceni tak Michała i ma go za kapitana. Michał jest kapitanem od wielu lat i jakby jest tą postacią bardzo ważną w tej kadrze, więc jakby wydaje mi się, że te słowa nie były na wyrost i po prostu świadczyły o szacunku, o nastawieniu trenera do Michała i jakby też wydaje mi się, że miał odwagę, musiał mieć dużą odwagę trener, żeby tak powiedzieć, bo to było rok czy dwa lata przed igrzyskami, tak? No właśnie, i przytrafiła się nieszczęsna kontuzja i okazało się, że no Michał nie trafił z formą, przez co spotkała go słuszna, niesłuszna krytyka ze strony nie tylko mediów, ale też ludzi ze środowiska siatkarskiego. Fani lekko szyderczo żartowali, że Vital Heinen jest jednym z najgorętszych przedstawicieli kubizmu. To są oczywiście żarty, które są zupełnie niepotrzebne, bo wszyscy wiemy, że siatkarze muszą sami się zmierzyć ze swoimi demonami i przygotowywać się do Mistrzostw Europy. Powiedz mi, Marcin, czy ty czujesz się rozczarowany, że nie znalazłeś się w kadrze do Tokio? Szczerze mówiąc, nie czuję się rozczarowany z tego względu, że grałem w tamtym sezonie w zespole, który zajął 13 miejsce. My jako Stalnysa zajęliśmy 13 miejsce i uważam, że też to ma duży wpływ na to, jak ja jestem potem odbierany. Nie był to dobry sezon, uważam w całym wykonaniu całej naszej drużyny i też uważam, że zawodnicy na rozgrywających, którzy byli w kadrze, grali w dużo jakby w zespołach, które były dużo wyżej, więc no bo tak naprawdę Fabian był w zespole, który zajął 5. miejsce, tak. Grzesiek był w zespole, który zajął 4. miejsce i Marcin był w zespole, który zajął 6. miejsce, tak? No tak, więc ale idąc tym tropem, pierwszym rozgrywającym powinien być Grzesiek. To już są takie małe różnice, tam 4., 5., 6. to już jest mała różnica. My niestety zajęliśmy to 13. miejsce i uważam, że jakby cały sezon też ma wpływ na to, jak potem wygląda okres reprezentacyjny, więc tak obiektywnie nie byłem rozczarowany, po prostu zwyczajnie ambicjonalnie było mi z tym źle i wiedziałem, że mogę zrobić więcej. Niestety tak się nie udało i z tego mi jest po prostu powodu przykro, ale jakby ja tutaj nie mam do nikogo, nie jestem na nikogo zły, na nikogo, nie wiem, rozczarowany kogokolwiek decyzją, tylko mogę mieć do siebie pretensje, tak, że nie zajęliśmy lepszego miejsca, że w jakimś kilku spotkaniach ja nie dołożyłem więcej do tego, żebyśmy może przechylili szale zwycięstwa.
I tylko tyle, więc ja nie jestem też zawodnikiem, który będzie szukał winy u innych, tylko raczej patrzę na siebie i na to, co ja mogę zrobić lepiej, i to jest jakby w mojej głowie najważniejsze. Rozumiem, czyli wiedziałeś wcześniej o tym, że ta szansa jednak no, gdzieś się wymknęła ci z rąk, czy jednak do samego końca wierzyłeś po cichu, że być może się do tego Tokio załapiesz? Do samego końca wierzyłem, choć tak naprawdę jadąc już na przykład do Rimini, no to już wiedziałem, jaka jest moja rola, że raczej tam nie wywalczę sobie miejsca na igrzyskach, bo za krótko byłem, ale do jakby pierwszej selekcji, do końca pierwszej selekcji, czyli do spotkań sparingowych z Belgią, do końca wierzyłem. Graliśmy jeszcze sparing, dostaliśmy równe szanse z Marcinem w tym sparingu, czyli z Marcinem Januszem po 2 sety. I wiedziałem, że jak się dobrze zapunktuję na tym meczu, to jest szansa, że może pojadę dalej. No, niestety trener zadecydował tak, jak zadecydował, i rozumiem tą decyzję. On to wyargumentował, miał na ten temat swoje zdanie i jakby no, nie ma co tutaj z trenerem dyskutować. Po prostu taka jest decyzja, taki jest sport. To jest często jakby selekcja, często to jest wybór i często te wybory trzeba podejmować. Rozumiem. Marcin, dlaczego twoim zdaniem my tego medalu nie zdobyliśmy? Na igrzyskach. Tak, na igrzyskach. Mówię o igrzyskach olimpijskich. Tak, żeby powiedzieć tak obiekt, jakby nie wiem, jeden powód, to wydaje mi się, że się nie da jednego powodu powiedzieć. Okay. Wydaje mi się, że... nie wiem, co tu można powiedzieć tak naprawdę, co było przyczyną. No, na pewno no, nie byliśmy w 100% w świetnej dyspozycji, ale ja bym dalej powiedział, że po prostu ten 4. set z Francją zaważył o tym, że nie zdobyliśmy tego medalu, bo jeśli byśmy to dociągnęli, jeśli byśmy tego seta wygrali, to ja jestem przekonany, że medal byśmy mieli i wrócilibyśmy w mega dobrych nastrojach z tego turnieju, więc moim zdaniem tak analizując czysto to spotkanie ćwierćfinałowe, to ten 4. set, a tak ogólnie, no to może to, że nie byliśmy tak w 100% w najlepszej dyspozycji, takiej jakiej moglibyśmy być. Mhm. Czyli troszeczkę też koncentracji, szczęścia i dyspozycji. Tak. No bo to jednak jakbyśmy przegrali 3-0, tak jak na poprzednich igrzyskach, czy w 2012, to można powiedzieć, byliśmy słabsi, a tutaj przegrywamy mecz bardzo wyrównany, więc też nie można powiedzieć, że byliśmy słabi, czy coś w tym stylu. Po prostu zabrakło trochę koncentracji, szczęścia, dociągnięcia, takiego, nie wiem, może cwaniactwa. Rozumiem. No właśnie, troszeczkę też wyrwano oręż z ręki Olkowi Śliwce, wprowadzając nowe zasady. Czy twoim zdaniem to jest ruch w dobrym kierunku, czy, bo też widzieliśmy, że Olek no, troszeczkę męczył się na tym lewym skrzydle przez większość spotkań, w których grał. Nie mógł korzystać właśnie z tego, z pełnego arsenału swojej broni, jaką chociażby nas cieszył w spotkaniach chociażby Ligi Mistrzów w barwach Zachsy. Czy twoim zdaniem to ruch federacji jest w dobrą stronę, żeby unikać takich zagrań, czy jednak to jest troszeczkę krzywdzące właśnie dla takich zawodników jak Olek? Na pewno jest krzywdzące dla zawodników takich jak Olek, czyli którzy tym cwaniactwem, takim dopychaniem piłki do bloku dużo punktów zdobywali. Jestem ciekawy, czy też to będzie reflektowane i tak naprawdę w tym kierunku cały czas będziemy dążyć, że to będzie ukrócane, czy jednak potem przyjdzie liga i wszystko wróci do tego, co było, więc ja tego jestem ciekawy. Jeśli zostanie tak, jak było na igrzyskach, no to na pewno no, niektórzy zawodnicy będą musieli jakieś inne sposoby znaleźć na kończenie trudnych piłek, no bo to mówimy o trudnych piłkach, bo jednak przy komfortowej sytuacji, no to nikt nie korzysta z takich zagrań, więc kwestia tych trudnych piłek, ale ja też myślę, że Olek, jeżeli mówimy stricte o Olku, Olek jest na tyle wszechstronnym zawodnikiem, na tyle dobrym technicznie, że on sobie na pewno poradzi. Może tutaj było to wszystko tak szybko, no bo z tego, co ja pamiętam, to w Rimini na Lidze Narodów to nie było tak, nie było takich rygorystycznych zasad, więc nie aż tak na pewno. Nie aż tak, więc to też mogło być jakieś w pewnym stopniu zaskoczenie i też ciężko się zaadoptować do nowej sytuacji, powiedzmy, w przeciągu kilku dni. Więc może jak będzie większy czas na przyswojenie tego, na zaakceptowanie, to może będzie też łatwiej. Rozumiem. Prezes PZPS Jacek Kasprzyk powiedział takie słowa. Nie wiem, czy na tym poziomie psycholog w grze zespołowej jest potrzebny. Jego rolę pełni drużyna. Mocne słowa jak na kogoś, kto grał w KRZO Ostrowiec Świętokrzyski na uczelnianym AZS-ie. Zgodzisz się ze słowami prezesa?
Znaczy ja uważam, że jeżeli ktoś potrzebuje psychologa, to każdy powinien sam we własnym zakresie sobie po prostu to ogarnąć, bo uważam, że taki, że psycholog, który pracuje z całą drużyną, to nie do końca może mieć czas dla wszystkich, a jeżeli ktoś ma kogoś sprawdzonego i czuje, że tego potrzebuje, to powinien sobie pracować i uważam, że to powinno być wszystko we własnym zakresie i po prostu, żeby, bo też psycholog to jest bardzo taka osoba, która, przed którą często otwieramy się mocno i która ma wiedzę na temat naszych pewnych rzeczy większą niż inni, więc uważam, że to powinno być czysto załatwione przez prywatnie, przez siebie, wybranie najlepszego według danej osoby psychologa, najlepszej osoby i w tym kierunku to powinno dążyć. Rozumiem. A gdybyśmy porównali drużynę do takiego muru cegły, obecność takiego psychologa chociażby na turnieju, nie wiem, no igrzysk, no już to powiedzmy zamykając temat igrzysk, ale obecność takiej osoby w drużynie pozwala też w każdym momencie, w wolnym czasie iść takiej osobie, która tego potrzebuje, żeby no, gdzieś tam naprawić. To jest nie tyle błędy, co po prostu przepracować to, gdzie jest jakaś bolączka i wtedy właśnie ta jedna cegiełka, jeden zawodnik w murze jest jeszcze silniejszy. Czy właśnie, czy mimo wszystko obecność takiej osoby, jak właśnie psycholog sportowy w drużynie nie jest na tym poziomie jednak no, wręcz obowiązkowa? Tylko z drugiej strony też teraz mamy tak rozwinięty internet i to wszystko, że jeżeli ktoś ma swojego prywatnego psychologa, to może też na kamerce porozmawiać. Prawda. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko ja, to każdy może mieć inny odbiór. Ja tak jak czysto, jeżeli ja bym miał decydować pod swoją drużynę, jeżeli miałbym prawo głosu, powiedzmy, nie wiem, tutaj w stali Nysa potrzebujemy psychologa i nie wiem, prezes czy trener pyta, czy chcemy danego zawodnika, to ja mówię, że ja bym nie chciał, ja bym chciał sobie samemu w razie czego prywatnie znaleźć kogoś, kto spełniłby moje oczekiwania. I ja uważam, że to by było lepsze, ale może też być tak, że 13 pozostałych zawodników stwierdziłoby, nie, w sumie lepiej mieć jednego drużynowego, który będzie o wszystkich dbał, więc po prostu moje zdanie jest takie, że lepiej mieć swojego, jak jest problem na przykład na turnieju, połączyć się na Skype'ie czy na Messengerze, porozmawiać i to pewnie może dać więcej, nawet jeśli to jest osoba zaufana, niż taki psycholog drużynowy, który jest na przykład w drużynie od miesiąca. Rozumiem. Czyli generalnie zgodzisz się ze słowami prezesa? Ja słyszałem to, co powiedziałeś, ale nie wiem do końca, o co chodziło prezesowi, więc jakby ciężko mi powiedzieć, czy się zgodzę, czy się nie zgodzę. Dobrze, okej, zostawmy to w takim razie. Siatkarze spisali swoje myśli na kartkach i je spalili, mówił Vital Heinen w wywiadzie. Czy twoim zdaniem tego typu wypowiedzi służą na czarpnięte już reputacji Belga? Bo umówmy się, że tego typu rzeczy w moim odczuciu powinny zostać jednak mimo wszystko w drużynie. To jest taki kręgosłup drużyny. Wypowiadanie, wyciąganie myślę takich troszeczkę no, sekretów jednak szatni do opinii publicznej w moim odczuciu jest obnażaniem problemów drużyny, które powinny zostać rozwiązane jednak w jej wnętrzu. Co ty o tym sądzisz? A jeszcze tak w sumie, bo ja wiem, że coś takiego zostało powiedziane. Kto to powiedział? Jakby kto to... Aha. No, wydaje mi się, że może to jest też jakaś psychologiczna zagrywka, może, żeby to powiedzieć, nie wiem. Może tak być, ale ja też uważam, że jakby lepiej takie rzeczy zostawiać dla siebie, bo myślę, że drużyna tam napisała jakieś rzeczy, które były wewnątrz drużyny na igrzyskach, co tam zawiodło, tak? Wrzucili to wszystko, spalili, żeby o tym zapomnieć, żeby odciąć to grubą kreską. Z jednej strony fajnie też poinformować kibiców o tym, że coś takiego się wydarzyło. Z drugiej strony też nie trzeba o tym informować, tak? Bo jeżeli dobrze zagramy na Mistrzostwach Europy, to tak naprawdę nikogo nie będzie interesowało, jakim to, czym to zrobiliśmy, co robiliśmy na zgrupowaniu, żeby do tego dotrzeć, tylko po prostu będziemy się wszyscy cieszyć. Więc oczywiście. To są takie dwie strony medalu. Ale ja tak jak ty uważam, że to są rzeczy wewnątrz drużyny i ja bym chyba o tym nie mówił. Rozumiem. A czy jako z perspektywy kibica, czy brakło ci głosu kapitana po porażce w Tokio?
Znaczy, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie z tego względu, że ja wiem, jak chłopakom było, znaczy domyślam się, bo nie wiem, no nigdy nie brałem udziału w takim meczu. Domyślam się, że emocje są ogromne po takim meczu, tym bardziej jak oczekiwania nas kibiców, ich jako zawodników, sztabu są ogromne do tego turnieju i przegrywamy w meczu, który tak naprawdę mógł otworzyć wszystko. Wygrywając w tym meczu byśmy mieli bardzo duże szanse na to, żeby zdobyć medala, a możliwe, że nawet złoty medal, więc na pewno to musiało bardzo boleć i, no i czasem też emocje są tak duże, że ciężko zebrać jakieś słowa. Oczywiście, że fajnie by było wypowiedzieć na ten temat, ale czasem można powiedzieć coś głupiego, co nie do końca będzie przemyślane i będzie dym. No dokładnie, więc... A potem wydaje mi się, że po dwóch dniach, jak już chłopaki przylecieli, no to jakby tam każdy się już wypowiedział, więc może czasem lepiej na chłodno pewne rzeczy przemyśleć i po prostu powiedzieć. Rozumiem. Miałem na początku tego roku rozmawiałem z Oskarem Kaczmarczykiem, którego prawdopodobnie znasz. Tak, oczywiście. Rozmawialiśmy o tej epoce Fernando de Giorgiego w kadrze jako trenera i po Pucharze Świata w 2015 roku, gdzie nie uzyskaliśmy kwalifikacji olimpijskiej, zdobyliśmy trzecie miejsce, mimo tego, że mieliśmy tyle samo punktów, co druga drużyna. Tak, były Mistrzostwa Europy, gdzie odpadliśmy w ćwierćfinale ze Słowenią. I wtedy Oskar wspomniał mi o tym, że po Pucharze Świata wszyscy ci zawodnicy, którzy brali udział w turnieju w Japonii, powinni jechać do domu. Natomiast zdecydowano się, żeby pojechali na Mistrzostwa Europy. I tam też to wszystko skończyło się dla nas nieprzyjemnie, bo już na ćwierćfinale. Czy ty byłeś zaskoczony tym, że na Mistrzostwa Europy jedzie ta sama ekipa co do Tokio, wzbogacona o Damiana Wojtaszka, Norberta Hubera i Tomka Fornala? Nie, nie byłem zaskoczony, bo to są też dwie szkoły. No, jeden trener zrobi tak, że wszyscy ci, co byli na igrzyskach, nie pojadą i wrócą do domu i pojedzie, powiedzmy, ten drugi garnitur. A druga szkoła jest taka, że pojedzie ten sam zespół i spróbujemy się odbudować. Na coś trzeba było postawić. Wydaje mi się, że mamy na tyle mocną kadrę i psychicznie, i umiejętnościowo, że akurat w tym przypadku nasza kadra może sobie z tym poradzić i po prostu zrobić dobry wynik na Mistrzostwach Europy i jakby odbudować się po tych igrzyskach. Więc patrząc przez pryzmat tej konkretnej reprezentacji, tych konkretnych zawodników, uważam, że to było dobre posunięcie, bo ja naprawdę myślę, że na tych Mistrzostwach Europy zagramy dobrze. Rozumiem. No, jest to też, jakby nie patrzeć, troszeczkę krzywdzące dla ciebie, ponieważ no, cały czas pukasz dosyć mocno do drzwi tej kadry i na pewno nie dane ci będzie w tej chwili bronić brązowego medalu, który, a może byłaby szansa na coś więcej. Czy ty wiedziałeś już wcześniej, że do tej kadry na Mistrzostwa Europy się nie załapiesz, czy to też było po igrzyskach po prostu ogłaszane również zawodnikom? Po igrzyskach zostało jakby powiedziane, kto jedzie. Nie było już jakby, ja nie dostałem żadnego telefonu pod względem takim, że nie jadę, tylko po prostu ci, co mają jechać, wiedzieli o tym, dostali informację, to pewnie chodzi o Damiana, o Norberta i o Tomka, oni pewnie dostali informację telefonicznie, a reszta chłopaków no to pewnie już w Tokio jakby ustaliła to wszystko z trenerem i oni już to wiedzieli wcześniej. Natomiast no jakby zgadza się, no każdy z nas, tych co pukają do reprezentacji, chciałby tam być i chciałby zagrać jeszcze tym bardziej przed własną publicznością, jeszcze w Krakowie to już w ogóle zagrać tam i jakby pokazać, że też mamy umiejętności, ale jakby ja rozumiem jakby sytuację i to, że każdy chce się po takim turnieju odbudować i każdy chce pokazać, że jesteśmy naprawdę mocni, a to, że jesteśmy mocni, chyba nikt nie wątpi, każdy to wie i to, że przegraliśmy ten mecz z Francją, nie może nam tego jakby zamazać. Tak, zgadza się. Chociaż akurat myślę, że u nas w kraju presja na szczególnie męskiej kadrze siatkarzy jest na tyle duża, że każdy sukces jest czymś wybitnym, natomiast każda porażka, chociażby tak jak w tym ćwierćfinale, jest traktowana w kategoriach klęski, co na pewno też samym zawodnikom nie pomaga. Ja miałem przyjemność rozmawiać dwa tygodnie temu z Jeleną Blagojewicz i ona
dwukrotna mistrzyni Europy, jakby nie patrzeć, brązowa medalistka z Tokio, wspominała mi o tym, że w Serbii nie ma takiego turbo zainteresowania siatkówką i też przez to troszeczkę myślę, że dziewczyny i zarówno sportowcy z Serbii mają troszeczkę chłodniejszą głowę i chcą udowodnić za wszelką cenę, że są najlepsi i to wychodzi im, no, myślę, całkiem dobrze. Czy twoim zdaniem media za bardzo wpływają na głowy siatkarzy, to źle brzmi, ale czy twoim zdaniem właśnie media za bardzo pompują ten balon nakręcający na sukces i przez co później będąc w siódmym niebie, w chmurach, no spadamy mocno na tyłek na ziemię. Czy twoim zdaniem coś powinno się w tej kwestii zmienić? Znaczy mi się wydaje, że nie, bo ja też patrzę trochę na piłkę nożną. W piłce nożnej jest zawsze tak i to w większości krajów jest tak, że jest presja na wynik, presja na to, że mamy osiągnąć sukces. Nawet u nas w Polsce, gdzie nasza reprezentacja nie jest wybitną reprezentacją i to i tak zawsze są duże oczekiwania, więc bardziej dla mnie bardziej normalne się wydaje to, co jest w Polsce w siatkówce, niż to, co jest na przykład w Serbii, bo z tego względu, że w Serbii jakby interesuje się bardzo mało ludzi. We Francji wydaje mi się, że też siatkówką się nie interesuje jakoś bardzo dużo ludzi i to mnie troszkę boli, że jakby siatkówka tak naprawdę tylko w dwóch, trzech krajach jest popularna i w dwóch, trzech krajach ludzie się nią interesują. No jest Polska, są Włochy, nie wiem, może w Rosji trochę, no nie wiem, Brazylia. Może takie kraje, kraje. No, dokładnie, więc takie kraje możemy wymienić, a tak naprawdę w piłce nożnej to jest większość krajów i tam ci piłkarze zawsze mają jakąś tam presję wokół, ale oczywiście zgadzam się z tym, że dużo łatwiej jest grać, jak się nie ma takich wymagań i presji, więc to na pewno na tym my jako Polacy może tracimy na takich turniejach wielkich, bo są oczekiwania ogromne, ale ja wolałbym, żeby wszystkie reprezentacje miały taką presję, niż żeby nikt nie miał żadnej presji. Jasne. Miałem właśnie też jakiś czas, w zeszłym tygodniu gadałem z Salwadorem Hidalgo Oliwą, z gościem, który przecież też trochę namieszał w tej naszej lidze i rozmawialiśmy o lidze tureckiej, bo byłem tak właśnie dosyć mocno ciekawy, jak to wygląda w Turcji. Powiedział, że turecka siatkówka oczywiście się rozwija, natomiast jest bardziej postrzegana przez pryzmat żeńskiej siatkówki, ponieważ turecka liga żeńska jest jedną z najlepszych na świecie. Męska nie miała tej możliwości rozwoju takiego równoległego z damską. Natomiast zapytałem go, na czym polega jego zdaniem fenomen tej siatkówki w Polsce. On powiedział coś takiego, że w polskiej lidze, w Ekstraklasie, w plus lidze, większość zespołów jest z małych miejscowości, typu, tu już oczywiście nie jest żaden przytyk dla ludzi mieszkających w tych miejscowościach, natomiast nie są to największe miasta świata, umówmy się, jak Kędzierzyn, Bełchatów, czy chociażby Olsztyn, gdzie nie ma powiedzmy piłki nożnej właśnie na wysokim poziomie, nie ma nic innego i ludzie skupiają się na tym, żeby wspierać lokalną drużynę siatkarską i co ma oczywiście później przełożenie na reprezentację. To jest troszeczkę niesamowite, natomiast ja też się tak zastanawiam, jak można by troszeczkę tę siatkówkę bardziej sprzedać, też efektem tego jest też to, że teraz rozmawiamy i staramy się razem z dziewczynami ten projekt siatkarski troszeczkę poszerzyć. Natomiast co twoim zdaniem można by zrobić, żeby jeszcze bardziej sprzedać tę siatkówkę już nawet nie tyle w Polsce, co na zewnątrz? No wydaje mi się, że w Polsce to już tak jesteśmy na bardzo dobrym poziomie pod względem marketingu w siatkówce i naprawdę dużo ludzi się interesuje tą siatkówką, więc w Polsce tylko sukcesy moim zdaniem jakieś spektakularne mogą jeszcze bardziej to napędzić, ewentualnie pieniądze, że jakieś wielkie firmy wejdą w to i to może wtedy też to coś zmieni, ale tutaj do Polski to szczerze mówiąc bym tutaj za dużo nie zmieniał, po prostu jesteśmy już na bardzo dobrym poziomie. Jeśli chodzi o inne kraje, to ciężko mi powiedzieć, bo może tam wynika to z kultury już stricte takiej ludzkiej, że ludzie się nie interesują tą siatkówką, że ta siatkówka nigdy nie była ważna, że ta siatkówka tak naprawdę nikt, że na przykład jak jest, nie wiem, w Ameryce, to ci, co w koszykówce byli troszkę za słabi, to idą na siatkówkę, tak? W większości przypadków tak niestety jest. No i pewnie w innych krajach też są jakieś sporty, które są sportami narodowymi, które bardzo przesłaniają tą siatkówkę, bo u nas siatkówka jest na drugim miejscu, więc naprawdę jest dobrze, a przypuszczam, że nie wiem, w Turcji, w Niemczech, nie wiem, jakie kraje można jeszcze wymienić, jakie kraje takie, jakie? Hiszpania ma dobrą piłkę.
No, Hiszpania, no to siatkówka może być na, nie wiem, czwartym, piątym miejscu, więc... Tak, tak, jest siatkówka, jest przecież piłka, no piłka nożna na najwyższym poziomie, piłka ręczna. Koszykówka, tak, tak, tak. No, więc Chorwacja też, Chorwacja ma świetnych piłkarzy ręcznych, koszykarzy tak. ma dobrych, więc mi się wydaje, że bierze się to z tego, że ludzie może mają taką, nie wiem, no, taką kulturę jest w tym danym kraju, ludzie są przyzwyczajeni do czegoś innego i ciężko by było tą siatkówkę wepchnąć na wyższe miejsce w tej hierarchii sportów, jasne. Więc wydaje mi się, że nie wiem, co by można było zrobić, bo już wiele prób chyba było, organizacja Mistrzostw Europy w mniejszych krajach, no i nie do końca to zadziała. To prawda, to ja się z tym w pełni zgodzę, że mecze przy pustych trybunach no, wyglądały mega słabo. Zresztą nawet ja jestem ciekawy tych Mistrzostw Świata w Katarze, które będą, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to będzie tak. dla mnie też, teoretycznie będzie, jest to promocja piłki nożnej właśnie tam w tamtą stronę. Natomiast zastanawiam się, czy kibice dopiszą, no bo to jednak... Myślę, że nie dopiszą za bardzo. Ale pytanie, jak sobie piłkarze dadzą radę w tym upale grać, bo to jest też dla mnie... No z tego, co słyszałem, mają być klimatyzowane te stadiony, że one mogą być pozamykane, jak jest wyższa temperatura, więc może to jakieś będzie rozwiązanie, chociaż no mimo wszystko, nie wiem, 50 stopni czy 45, no to na pewno do piłki nożnej nie jest idealna temperatura. Kiepsko. Ja tak się właśnie jeszcze wrócę do pytania, bo do tego właśnie poprzedniego pytania, ponieważ my na przykład możemy oglądać Ligę Włoską w telewizji. Zastanawiam się, czy jest możliwość oglądania Ligi Polskiej we Włoszech. To myślę, że tutaj można by też pomyśleć na ten temat, jak sprzedać ten produkt. Tak, żeby trochę zachęcić też właśnie ludzi z Włoch. No ja się zgadzam z tym, a wydaje mi się, że tego nie ma chyba. Że we Włoszech, na zdrów, nie wiem, czy to kichanie było, tak? To był kaszel. Kaszel, aha. Jak kichanie, to bym na zdrowie powiedział. Dziękuję. Także nie wiem, wydaje mi się, że we Włoszech nie ma takiej możliwości jak oglądanie polskiej ligi, ale my też kochamy tą siatkówkę i w Polsce jest jakby duża presja na to, duże parcie na to, żeby tej siatkówki było dużo, więc pewnie z tego też się to bierze, bo we Włoszech mimo wszystko ludzie lubią siatkówkę, ale też tam piłka nożna jest na pewno na pierwszym miejscu i być może jakieś inne sporty też tam są wysoko, więc też może to być inaczej, a w Polsce jednak ta siatkówka jest zdecydowanie wyżej, nie wiem, piłki ręcznej czy koszykówki. Tak, zgodzę się. Marcin, powiedz mi, na co będzie stać Polskę na nadchodzących Mistrzostwach Europy? No ja myślę, że realnym celem jest czwórka. Czwórka i w tej czwórce już dyspozycja dnia, dyspozycja jakby też to jakby w danym momencie i wtedy zobaczymy, czy to będzie złoto, czy brąz, czy może srebro, czy w ogóle bez medalu, ale wydaje mi się, że na pewno top 4 to jest jak najbardziej realny scenariusz. Rozumiem. Ostatnie pytanie o kadrę. Czy twoim zdaniem Vital Heinen poprowadzi jeszcze kadrę na dużym turnieju? Poza Mistrzostwami Europy. Tak. Patrząc po wypowiedziach prezesa i też po wypowiedziach trenera, wydaje mi się, że nie. Okej. Okay. A czy masz jakiegoś kandydata, którego byś widział na stanowisku trenera reprezentacji Polski? Szczerze mówiąc nie zastanawiałem się w ogóle nad tym, kto mógłby ewentualnie przejąć tą funkcję. Na pewno jest kilku kandydatów, wielu kandydatów jest, no bo wielu jest dobrych trenerów, więc ja myślę, że po prostu musimy pójść w kierunku tego, takiej osoby, która osiągnęła sukcesy może w jakiejś reprezentacji już, może w jakimś klubie też, co osiągnęła dobre wyniki. I wtedy na pewno też taki trener sobie poradzi, bo nie ma co ukrywać, że my będziemy teraz w dalszym ciągu, mimo tego, że nie udało nam się zdobyć medalu na igrzyskach, że będziemy na każdym turnieju faworytem, więc to też musi być trener, który dobrze sobie radzi jakby z presją. Czy twoim zdaniem, gdyby się faktycznie okazało, że Vital Heinen przestanie być trenerem reprezentacji Polski, jak byś ocenił ten okres, w którym miałeś okazję też grać z podwodzą Vitala Heinena? Czy masz do niego żal, że na przykład nie grałeś w większej ilości turniejów na tym poziomie? Bardzo dobrze bym ocenił. Trener dał mi bardzo dużą szansę. Dzięki niemu tak naprawdę mogłem zagrać w wielu spotkaniach reprezentacji Lidze Narodów, Mistrzostwach Europy, w Pucharze Świata, więc bardzo dobrze będę to wspominał. Uważam, że trener zrobił świetną robotę tutaj jako trener reprezentacji.
Także ja w samych superlatywach żadnego żalu nie mam, bo to też by było głupie mieć żal, bo myślę, że każdy też jest kowalem swojego losu i każdy wie, co robi dobrze, co robi źle, więc żalu nie ma i zdecydowanie w samych superlatywach będę ten okres wspominał. Rozumiem. Ja mam takie wrażenie, że pozycja trenera reprezentacji Polski w siatkówce mężczyzn jest takim gorącym ziemniakiem, którego się chce zjeść. Każdy chce go ugryźć, natomiast na samym końcu no jest jednak człowiek się parzy. Zgodzisz się z czymś z tym? No, no jednak coś takiego jest w tej roli bycia trenerem reprezentacji, że w pewnym momencie jakby, no nie wiem, coś, jeden nieudany turniej i od razu jest bardzo duża presja na tym stanowisku, więc na pewno nie jest to łatwa rola. Myślę, że dlatego też trzeba znaleźć trenera, jeśli będzie zmiana, trzeba znaleźć trenera, który zda sobie z tego sprawę i będzie wiedział, że tak może być, że jeżeli jeden nieudany turniej będzie, to że od razu będzie ostra krytyka. No i zgadzam się z tobą, że jest to taki gorący ziemniak, tak. Marcin, dziękuję ci za pierwszą część.